Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Powracamy z kolejną porcją ekstremalnych testów Fortnite. Ale zanim wystartujemy, to oto zwycięzcy konkursu na zbieraki Minty. A ty chciałbyś wygrać zbierak Minty? Pod tym filmikiem organizujemy konkurs na 2 zbieraki Minty i 2 pakiety polarnych legend. Aby wziąć udział, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz ze swoją nazwą w grze oraz suba na kanale moim i na kanale Holma. Link do kanału Holma macie w opisie. Okej, zaczynajmy. Mit pierwszy to, czy szturmowcy mogą paść od burzy? Kilka dni temu zakończyły się wyzwania Gwiezdnych Wojen, ale kiedy były w grze, na mapie w różnych miejscach były grupki szturmowców. Bronili oni miejsca wypadków swoich statków kosmicznych, które rozbiły się podczas eventu. Plan na ten mit był prosty. Musieliśmy znaleźć jakąś broń, obić szturmowców, ponieważ mieli po 150 punktów zdrowia i co najważniejsze, musieliśmy trzymać kciuki za to, że nie będzie na nas strefy. W końcu potrzebowaliśmy burzy. No i niestety strefa była w połowie miejsca, gdzie byli szturmowcy i my. Przez kilka minut musieliśmy stać w miejscu i bronić tego miejsca od innych graczy. Niestety w pewnym momencie pojawił się jakiś tryhard od strony Sierbanych Szuwarów. Postanowiliśmy spróbować jeszcze raz. Tym razem jednak poprosiliśmy Króla Burzy o to, żeby burza zakryła w całości to miejsce wypadku. Zgodził się i tak też się stało. Obiliśmy szturmowców przed nadejściem burzy. Mieli po maksymalnie 50 punktów zdrowia, czyli maksymalnie 50 sekund w pierwszej burzy. Pora poznać odpowiedź. Mają maksymalnie po 50 HP, myślę. Tak mi się wydaje. Dobra, uwaga. No to teraz liczymy. 50 sekund. No o nie. Nie! Co za po prostu... Dobra, zabijamy go! Jak rzuca nade! Dobrze, szturmowcy nam pomagają, Ernest! No, cholera, leży. Jaki to ten, chaos! Leży! Dobra. Jaki klucz stworzyli, jak ptaki! O! O, zepsuli, zepsuł. Czekaj, zmienił na co innego. Fidget spinner teraz taki trochę. Ich ta strefa nie interesuje, naprawdę. Poczekajmy do następnej jeszcze. Dobra. No to co? Likwidujemy ich chyba, co? Jeszcze nie, chwila. Poczekajmy, nie, Ernest, strzelaj! No przecież ja mam jeszcze aptekę. Ernest! No nic to im nie zadaje, nic a nic. Dobra. Bierzcie go! Co ty robisz? No, kichnął, na zdrowie. Drugi mit na dzisiaj to, co się stanie, gdy wrzucimy węgiel do ogniska? Węgiel jest, ognisko jest, no to sprawdzamy. Czy da się dorzucić węgla do ognicha? No, próbuj. O! Nice! Nice! Myślałem, że się nie da. Ja myślę, że nic nie stanie. Ognisko można ulepszać drewnem albo węglem. O, proszę bardzo, o, pójdźcie, ale ty masz ogrzewane siedzenie, że tak powiem. O, cholera. O, ale mi w łeb przywaliłeś. Przepraszam, pani Pupcio. Trzeci mit brzmi następująco. Czy da się zrobić Rocket Ride'a na kuli śnieżnej? Pamiętajcie, aby głosować na czacie, jeśli oglądacie to podczas premiery. Okej. Ten mit zaczniemy od masakry bałwanów. Nie zabijaj ich! Spokojnie, teraz są w formie kuli śnieżnej. Zobaczymy sobie, kulasy. Czy na takiej kuli śnieżnej można zrobić Rocket Ride'a. Jak sądzisz, da się czy nie? O, nie da się. Tak. Ja myślę, że się nie da, będzie wybuchała. Trzeba dobrze rzucić, po prostu. Wskakuj na drzwi i próbujemy. Okej. Jest! Poleciałem trochę i spokojnie, spokojnie. Tu stoję cały czas. Ja tu jestem. Co tu się stało? Jest! Dobra, git. Poleciałeś na śnieżce. Mówiłeś, że się nie da. Czwarty mit to, czy da się zrobić Rocket Ride'a do wyspy startowej? Masz Holm rakietę i lecimy. Uwaga. Siup. O, cholera, jak idealnie. Chyba się uda nam, wiesz? Chyba nam się uda. Bo łodzią już spłynąć się dalej nie da. Ale lecieć już tak. O, czy mogę dopłynąć? Mogę dopłynąć, a ty możesz do mnie dopłynąć? Spróbuj dopłynąć sam, tak po prostu. Nie, nie mogę. Nie możesz płynąć? A nie, czekaj, płynąć mogę trochę dalej. Zawraca łódź, a nie mnie, jak na razie. Jest jakaś niewidzialna ściana, słuchajcie. W tym momencie pojawia się niewidzialna ściana. Ło? Kurczę. Spróbuj mnie przestrzelić. Dawaj. O Jezu, to będzie ciężkie. O, jednak nie. O kurde. A, jednak nie. Teraz sprawdzimy, czy można założyć bałwana szturmowcom.
Okej, okay, Holm znalazł bałwany dzielnie. I teraz sobie zobaczymy, czy te bałwany można nałożyć na szturmowców, jak uważasz? Na bałwanów da się. Nie, da się. Da się, da się, da się. Ja myślę, że się da, no. Podstępnie podejdźmy pod nich. Traf mu w kask. Już nie idź dalej, już nie. No o! Właśnie. No, o, nie cholera, unik zdawił. Ernest. Jest! Jest! A, tak! Chodzi bałwan. Wyskoczył. Widziałeś, jak inteligentny. Ty. Co jest? No, twój cel mógłby być lepszy. O! Wyskakuje z tego, ale sprytny. Ale czekaj, da się, patrz, 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 jaką taktykę mam. O. Teraz te kule śnieżne, widziałeś? Jest. Co jest? Co to jest? Jakiś, to jest łódź? To jest statek kosmiczny. Co on robi? Patrz! No, jeszcze mi strzelił. Co to miał być? Dalej w temacie bałwanów. Czy da się założyć bałwana na powolaną osobę? Do tego mitu zaprosiliśmy jednego z naszych widzów, Jupika. Okej, okay, Jupik poleciał. No i pora to zobaczyć, czy da się, czy nie. Jak uważasz, Jupik? Moim zdaniem będzie coś takiego, że jakby bałwan się na mnie założy i no. I będzie tak jakby po prostu leżał. Uszy. A ty, Holm, jak uważasz? Nic nie stanie, taka moja teoria. Ja widziałem, co Holm zrobił przed sekundą i uważam, że kompletnie nic się nie stanie. Nic nie zrobiłem. No właśnie. Szkoda. Działa jak taka śnieżka. Siódmy mit na dzisiaj to, czy bałwanem można uratować się od upadku, wyskakując tuż nad ziemią? To będzie proste do sprawdzenia. Wystarczy wykonać odpowiedni manewr, aby spaść z wysokości w bałwanie. Teraz uwaga! Da się! Trzeba mieć dobre wyczucie czasu, aby nie stracić ani jednego punktu zdrowia. Ale tak, da się! Teraz sprawdzimy, czy można zadać komuś obrażenia jego własną kulą śnieżną. W tym micie ponownie pomoże nam Jupik. Okej, okay, teraz Jupik podniesie tą kulę śnieżną. Zobaczymy sobie, czy taką kulą śnieżną możemy go wyeliminować. Czyli po prostu ją zestrzelimy. Ja myślę, że się da. A ty, Holm? Tak. A ty, Jupik? Da się. No, ja myślę, że też. Dobra. Uwaga. 3, 2, 1, 3. I dostałeś obrażenia. Taki wybuch. Ja, dostałem. Mam 20 HP teraz. O, to jeszcze raz, to jeszcze raz. Okay. Ja ją wezmę na siebie. Albo Jupik, teraz ty zestrzel może. Masz, Jupik. Czyń honory. Tak, da się, nawet ja dostałem jeszcze. O! No nieźle. Dziewiąty mit na dzisiaj to pytanie. Czy miecz świetlny może zablokować mityczną rybkę? To bardzo trudny mit. Próbowaliśmy znaleźć tą rybkę. Naprawdę próbowaliśmy. Ale godziny łowienia nie starczyły, aby znaleźć ten mityczny przedmiot. Jest ona nieziemsko rzadka. Szkoda, że mieczy świetlnych nie ma w trybie kreatywnym. Przypuszczamy, że złota mityczna rybka działa tak samo jak puszka, tylko po prostu zadaje większe obrażenia. Dlatego, jeśli puszkę można odbić, to mityczną rybkę prawdopodobnie też można odbić. Kilka dni temu jednak znalazłem to nagranie. Czy to jest odpowiedź na nasze pytanie? Miałem ogromne nadzieje na to, że tak. Niestety, jeśli się przyjrzycie, to widać, że nie włączyła się animacja zmiany pozycji miecza świetlnego. Z tego powodu wydaje mi się, że tą mityczną rybkę rzucił jeden z członków jego drużyny, pozostawiając ten mit pod znakiem zapytania. Aby się upewnić, sprawdziliśmy to, od czego zależy ile obrażeń może znieść osoba broniąca się mieczem świetlnym. Z naszych testów wynika, że to zależy od ilości przyjętych strzałów, nie od sumy obrażeń. Gracz może wytrzymać 23 strzały z zielonej M-ki za każdym razem. To nie jest losowe. Lub 40 ze zielonego pistoletu maszynowego. Strzałów ze zielonej snajperki za to potrzeba aż 7. Zauważyliśmy też, że strzał, który zbija gardę naszemu przeciwnikowi, nie zadaje obrażeń. Dopiero następne strzały po zbiciu gardy zadają jakiekolwiek obrażenia. Dlatego, nawet jeśli złota rybka zbijałaby nam gardę na jedno uderzenie, to prawdopodobnie nie zadawałaby nam obrażeń. Z tego powodu pozostajemy przy tym, że tak, mityczną rybkę można przyblokować. A wy, jak uważacie? Na koniec przekonamy się, co się stanie, gdy rzucimy bałwana na lecącą osobę. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to... Holm! Holm leci! Chodź tutaj, Holm. Ląduje. Zaraz się zbałwanie tam. To what jest zakaz lotni tutaj jest. Co pan robi? To nie lotnia, to sokół. Aha. What? Lecisz dalej? Ja myślałem, że spadniesz. What? Wylądowałem. No weź na mnie rzuć. Okay. O, jest! Bałwan zostaje. Też... Ja myślałem, że spadnę po prostu, tak wiesz, twardo na ziemię. Też tak myślałem. Ale nawet jakbym spadł,